Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji. W Toruniu rozpoczyna się budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Prace mają potrwać 2 lata. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II to kolejna inicjatywa, która wzrasta przy toruńskiej rozgłośni. Muzeum będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki papieża Polaka. Obiekt ma powstać w niecałe 2 lata. Ta nowoczesna placówka stanie między kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej a Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jak mówi Lidia Kochanowicz-Manik, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, 30 kwietnia wykonawca muzeum odebrał plac budowy. Ten etap, o którym teraz mówimy, ten wykonawca ma wykonać oczywiście budynek i przygotować go pod wystawę stałą. W międzyczasie muzeum ma rozpisać kolejny konkurs i kolejny przetarg na przygotowanie wystawy stałej. Chcemy te 2 etapy połączyć, tak żebyśmy rzeczywiście za 2 lata mogli to muzeum otworzyć już razem z wystawą stałą. No jest taka koncepcja, żeby to muzeum, z nazwy muzeum oczywiście, przekazywało to, co chcemy pokazać młodym ludziom i nie tylko. Natomiast ono ma być bardzo interaktywne, to znaczy chcemy użyć różnych środków ruszyć ludzi. Mamy nawet taką koncepcję, żeby właśnie połączyć to z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, ze studentami, żeby oni pomagali głównie młodym ludziom odbierać tę historię i to, co chciał nam przekazać Jan Paweł II. Istotnym zadaniem placówki będzie też upowszechnienie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. W muzeum eksponowane będą między innymi relacje świadków z tamtych czasów. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II to kolejna placówka, która będzie współtworzona przez Ministerstwo Kultury. To jest państwowe. To tak a propos tych, powiedziałbym, ludzi, którym wątpię, czy zależy na Polsce, którzy ciągle gdzieś uderzają, prawda? Tak, my pracujemy, Pan Bóg, tak, Pan Bóg, Kościół, Ojczyzna. Bóg, honor, Ojczyzna. Tak pracujemy i no, taka jest nasza posługa. Podkreśla ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Toruń to wyjątkowe miejsce na mapie miejsc pamięci w Polsce. To tutaj w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II znajduje się kaplica pamięci męczenników polskich, w której na ścianach są wyryte nazwiska Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. Wkrótce, tuż przy świątyni, ma powstać także Park Pamięci. Ponad 270 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło dziś do matury z języka polskiego. Od godziny 9 pisali obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym. O godzinie 14 rozpocznie się egzamin na poziomie rozszerzonym. W kilku szkołach w województwie śląskim matury nieznacznie się opóźniły. Pocztą elektroniczną przekazano bowiem informacje o alarmach bombowych w placówkach. Służby sprawdziły wszystkie około 15 szkół, do których dotarły informacje o zagrożeniu, nie potwierdzając niebezpieczeństwa. W obliczu strajku nauczycieli powstało wiele obaw o przebieg matur. Protest ZNP został ostatecznie zawieszony. To umożliwiło rozpoczęcie dziś matur. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z 2 części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Nie stresuję się, ponieważ polski jest łatwy i w sumie czuję się przygotowany. Myślałam po prostu, że muszę przez to przejść, że taka jest kolej rzeczy, że jeszcze w moim życiu będzie wiele trudnych decyzji do podjęcia i wiele innych egzaminów, chociażby w pracy. Ale to jest pewien etap w moim życiu, po prostu muszę przez niego przejść tak jak umiem, tak jak najlepiej. Jeżeli uczniowie przerobili materiał, który w szkole jest w podstawie programowej jasno określony, jeżeli szkoła dołożyła wszelkich starań, to możemy być spokojni. Mówił ksiądz profesor dr habilitowany Wojciech Cichosz, kanclerz w Zespole Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła II w Gdyni. To tam 60 abiturientów przystąpiło dziś do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wszyscy obstawiają na pana Tadeusza, z kolei ja liczę na wesele i też tak mi się wydaje, że będzie wesele. Pan Tadeusz jak nic. Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów. Z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej 1 pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru.
Absolwenci muszą także przystąpić do 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, to może być zupełnie spokojny. Chociaż trzeba pamiętać, że egzamin maturalny jest egzamin najważniejszy, albo obwarowany to wielką procedurą. Nawet późniejsze stopnie, nawet tytuł naukowy, zawodowy, tytuł zawodowy magistra jest łatwiejszy, bo już nie jest on tak obwarowany, aniżeli egzamin maturalny. To jest dopiero przepustka aż po samą profesurę. Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20 i 21 sierpnia. Oby było ich jak najmniej, a najlepiej wcale. Od zeszłego roku uczelnie wyższe w Polsce mają obowiązek sprawdzania prac dyplomowych z użyciem publicznego, jednolitego systemu antyplagiatowego. Jednak jak się okazuje, ma on wiele wad. Od roku akademickiego 2018-2019 uczelnie mają obowiązek sprawdzania prac dyplomowych z użyciem publicznego jednolitego systemu antyplagiatowego. Jak podkreśla profesor Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, nowy system wciąż nie pomaga przy wykrywaniu plagiatu. Plagiatowanie prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, czyli naruszanie zasady poszanowania autorstwa przez studentów, to kluczowe są oczywiście kontrole antyplagiatowe. I tutaj mamy ten program, który zaoferuje minister zgodnie z ustawą, taki jednolity program, który uczelnie będą miały do niego dostęp nieodpłatnie, tylko że to nie załatwia sprawy, bo potrzebne są działania jeszcze, powiedziałbym, konsultantów wspierających i kreujących pewną kulturę posługiwania się tym oprogramowaniem, nie mówiąc już o tym, że jest problem jego rozwoju. Program został udostępniony bezpłatnie dla każdej uczelni wyższej. System miał przede wszystkim wykrywać klony prac dyplomowych, zapożyczenie fragmentów i próby ich ukrycia. Problem, jak podkreśla Anna Słowińska, kierownik do spraw kluczowych klientów plagiat.pl, tkwi w tym, że JSA korzysta z ograniczonych zasobów. Studenci bardzo szybko zorientują się, żeby uniknąć konsekwencji wynikającej z niesamodzielnej pracy dyplomowej. Wystarczy korzystać z treści objętych albo w starych publikacjach, których jeszcze studenci nie wykorzystywali w pracach z ostatnich 10 lat, które znajdują się w ORPPD, bądź w nowych publikacjach, które jeszcze nie zdążyły zostać w nich użyte. Inną wadą jest to, że JSA ogranicza się głównie do weryfikacji prac dyplomowych z tak zwanym ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz z polskojęzycznymi stronami internetowymi. Więc jeżeli studenci będą pisać pracę w języku obcym, to system nie wykryje plagiatu. Jednak to wciąż wiąże się z dużym ryzykiem. Jeżeli oszustwo zostanie wykryte nawet po latach, grozi to utratą dyplomu. Podejrzany o usiłowanie zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego został uznany za niepoczytalnego. Sąd skieruje wniosek o umorzenie śledztwa, a Dejan S. zostanie umieszczony w zakładzie zamkniętym. Siedlecka prokuratura okręgowa poinformowała, że w chwili popełnionego czynu Dejan S. miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli rozpoznali u niego chorobę psychiczną, dlatego S. zostanie umieszczony w zakładzie zamkniętym. W ocenie biegłych zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany ponownie popełni czyn o znacznej szkodliwości społecznej, co oznacza konieczność jego umieszczenia w zakładzie zamkniętym w celu zapobieżenia ponownemu popełnieniu czynu zabronionego związanego z chorobą psychiczną. Były prezydent Siedlec został zaatakowany 1 kwietnia. Dejan S. zadał mu cios nożem w okolice nadbrzusza, powodując ranę o głębokości około 15 cm. Samorządowiec trafił do szpitala i przebył operację. Po 7 dniach opuścił szpital w stanie stabilnym. Podczas majowego weekendu od wtorku do niedzieli na polskich drogach doszło do 361 wypadków. Zginęło 28 osób, a 441 zostało rannych. Mimo licznych apeli policji, kierowcy wciąż wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. Od 30 kwietnia do wczoraj trwała policyjna akcja Majowy Weekend. Polegała ona na wzmożonych kontrolach na drogach. Oznaczało to między innymi większą liczbę oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Drogi patrolowało wówczas około 5000 policjantów. Od wtorku do niedzieli w 361 wypadkach drogowych zginęło 28 osób, a 441 zostało rannych.
Zatrzymano też 1815 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Kierowcy wciąż zbyt często przekraczają dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Z tego powodu przez 6 dni długiego weekendu prawo jazdy odebrano 872 osobom. Jak podkreśla policja, bilans ten jednak wypada lepiej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W okresie majówki wydarzyło się o 173 mniej wypadków niż w roku ubiegłym. Zginęło o 22 osoby mniej, a o około 1/3 zmniejszyła się liczba rannych. 53 osoby z gangu pseudokibiców ruchu Chorzów, określających się jako psychofans, staną przed sądem. Prokuratura zarzuciła im prawie 100 przestępstw, między innymi rozboje, kradzieże z włamaniami, handel narkotykami, a także pobicia. Skutkiem brutalnego pobicia przez pseudokibiców było m.in. doprowadzenie do śmierci jednego z kibiców konkurencyjnej drużyny piłkarskiej. W innym przypadku sprawcy dopuścili się pocięcia maczetami pokrzywdzonego, który na skutek tego czynu, a zwłaszcza uszkodzenia znacznych partii ciała, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, poinformowała prokuratura krajowa. W skład grupy wchodziło kilkudziesięciu mężczyzn ze Śląska oraz z innych regionów Polski. Większość członków grupy było już wcześniej karanych. Popełniając przestępstwa, posługiwali się maczetami, młotkami i pałkami. Grupa pseudokibiców ruchu Chorzów działała od 2010 do 2017 roku. Teraz 53 osoby należące do gangu staną przed sądem. Spośród oskarżonych nadal aresztowane są 34 osoby. Podczas śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 280 tysięcy złotych. W sumie w ramach dotychczasowego śledztwa zarzuty usłyszało 95 osób. W dalszym ciągu toczy się śledztwo dotyczące kilkudziesięciu przestępstw popełnionych przez tę grupę. Rocznie w Polsce wykonuje się 400 tysięcy operacji zaćmy, niestety coraz częściej u młodszych pacjentów. To skutek zmian cywilizacyjnych. Zagrożenia dla naszego wzroku to temat przewodni majowego miesięcznika Szlachetne Zdrowie. Rozkwitający na wiosnę świat zachwyca swoimi zapachami, ale przede wszystkim barwami. Niestety coraz więcej z nas ma problemy z podziwianiem tego piękna. Ponad 1 800 000 Polaków ma dysfunkcję wzroku. Dużym problemem staje się zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej, zauważa okulista profesor Robert Rejdak. Po 40 roku życia każdy człowiek, każdy pacjent powinien udać się do okulisty i przebadać się w celu wykrycia wczesnych postaci wielu schorzeń. Taka wizyta oszczędzi na przyszłość wielu poważnych problemów. Może zminimalizować przykre skutki, na przykład zaćmy czy jaskry, która to potrafi znacznie utrudnić życie. O czym dobrze wie pan Jan z Wrocławia, który od lat zmaga się z jaskrą. Na dzień dzisiejszy lewe oko to mam prawie ślepe, bo pole widzenia 3% jest pole widzenia, a 97% jest ciemne. Dziś medycyna jest w stanie poradzić sobie z wieloma schorzeniami oczu. My w tej chwili jesteśmy w stanie zaćmę zoperować z użyciem najnowszych soczewek wieloogniskowych, torycznych, ale są też schorzenia takie jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, czy na przykład cukrzycowy obrzęk plamki żółtej, które prowadzą do nieodwracalnej ślepoty, jeśli nie będą leczone we wczesnych stadiach. Od początku kwietnia nie ma już limitów na operację zaćmy, co może skrócić kolejki. Aby uniknąć poważnych problemów ze wzrokiem, zazwyczaj wystarczy odrobina zdrowego rozsądku. Mówił o tym na spotkaniu z czytelnikami Szlachetnego Zdrowia w Lublinie profesor Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Na przykład kucie, piłowanie, musimy pamiętać o okularach ochronnych. Musimy wiedzieć, jak soczewki kontaktowe odpowiednio nosić, używać, kiedy je zdejmować. Zagrożenia dla naszego wzroku to temat przewodni majowego numeru Szlachetnego Zdrowia, mówi redaktor naczelna miesięcznika Anna Zalech. W najnowszym numerze Szlachetnego Zdrowia mamy porady dotyczące, jak dbać o wzrok, jak się odżywiać, żeby ten wzrok nam dobrze służył, jak również, jakie stosować zasady podczas pracy z komputerem. Ale jest też spora garść innych porad typowo wiosennych, które pomogą nie tylko oczom, mówi redaktor Monika Zając. Pan Zbigniew Nowak radzi, co można przygotować z pokrzywy, jakie ma właściwości dla naszego zdrowia, jak ją przygotować, jak ją parzyć, jak konserwować.
Na stan naszych oczu ma wpływ cywilizacja. Częste używanie komputera, smartfonu czy tabletu, ale także smog, siedzący tryb życia i zła dieta to przyczyny, dla których coraz to młodsze osoby chorują m.in. na zaćmę. Czterdzieści jeden osób zginęło podczas awaryjnego lądowania samolotu na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Przyczyną tragedii był wybuch pożaru. Samolot linii Aeroflot miał lecieć z Moskwy do Murmańska. Kilka minut po starcie piloci zgłosili konieczność awaryjnego lądowania. Jak się okazało, na pokładzie wybuchł pożar. Z powodu trudnych warunków pogodowych dopiero przy drugiej próbie maszyna zdołała wylądować. Wówczas silniki samolotu stanęły w płomieniach. Wkrótce ogień ogarnął tylną część maszyny. Jak relacjonują świadkowie, część pasażerów wyskakiwała, gdy samolot jeszcze toczył się po pasie startowym. Inni próbowali wyciągać swoje bagaże z płonącej maszyny. Na pokładzie znajdowało się 73 pasażerów i 5 członków załogi. Zginęło 41 osób, w tym 2 dzieci. Jak informuje agencja TASS, przyczyną pożaru mogło być uderzenie pioruna. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie przyczyn katastrofy. W obwodzie murmańskim, dokąd leciał samolot, ogłoszono 3-dniową żałobę. W tym tygodniu w Waszyngtonie zaplanowana jest wizyta władcy Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny rozważają odwołanie lub opóźnienie pobytu w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną jest zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o zwiększeniu cła na niektóre towary importowane z Chin. Podczas pobytu delegacji chińskiej w Stanach Zjednoczonych miała odbyć się kolejna runda negocjacji handlowych między tymi państwami. Na czas prowadzenia rozmów podwyżka ceł była zawieszona. Jednak na Twitterze pojawił się wpis, w którym Donald Trump zapowiada podwyżkę ceł z 10 na 25% na towary o łącznej wartości 200 miliardów dolarów rocznie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wizyty. Jednak jak wskazuje chińska prasa, Pekin znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony jakakolwiek zawarta umowa może być uznana za kapitulację Chin. Jeśli jednak wizyta zostanie odwołana, Waszyngton obarczy Chiny winą za niepowodzenie negocjacji handlowych. Zdaniem ekspertów Donald Trump nie jest zadowolony z ustępstw, jakie zaproponowała strona chińska w pierwszej turze negocjacji. Strona amerykańska oskarża Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe oraz brak wzajemności w barierach rynkowych. I na teraz to wszystkie informacje w imieniu porannego zespołu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Joanna Wysocka, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj najwięcej słońca pojawi się na południu i zachodzie kontynentu. W centralnej części, a także nad Skandynawią będzie padać deszcz. Najchłodniej w Berlinie 11 stopni, cieplej w Madrycie tutaj 24 kreski. W naszym kraju znów będzie pochmurno i deszczowo przy wschodniej granicy. Tutaj opady w ciągu dnia zaczną zanikać, a pojawią się na Pomorzu i w Wielkopolsce. Nad pozostałym obszarem zza chmur wyjdzie słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na Lubelszczyźnie do 13 w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie pójdzie w górę i wyniesie 1012 hektopaskali. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.